Labai patiko. Tikrai ir rūbai gražus, ir dainos gražios, ir šokiai nuostabus, nepakartojami. Labai visi patenkinti. Nepaprastai patiko, labai labai. Šokiai, nu ir viskas galima sakyti, labai. To wrażenie po koncercie polskiego zespołu Wileńszczyzna w Birżach. W ten odlegle od Wilna zakątek zaprosił Wileńszczyznę pan Bronisław Piotrowski, jeden z nielicznych Polaków zamieszkujących te strony. Jestem przywiązany bardzo do rodzinnych stron, tak, do tych ludzi. Tutaj ludzie są dobrzy. Pan Bronisław nigdy nie myślał o opuszczeniu Birż. Tu się urodził i wychował w polskim duchu. Dzisiaj Polaków w Birżach nie jest zbyt wielu. Jednak pamiętają oni czasy, gdy było inaczej. O, wtedy było dużo. Dużo. Setka to pewno, to w mieście tylko. Ale majątki jeszcze w okolicy, to bo takie bogaci. W 1938 roku z Polski dla nas przysłali te stroje ludowe. I my przybieraliśmy się i występowaliśmy na Dzień Matki, tam na 11 listopada, na 11 listopada my świętowaliśmy. O Wileńszczyźnie, gdzie Polaków jest znacznie więcej, pan Bronisław mówi z melancholią. Nasz gorszy los jest, w pojęciu polskości. Nasz los jest o wiele gorszy. Tamte jeszcze są szkoły, nas bardzo mało. Brakuje ogniwa takiego, gdzie moglibyśmy się spotykać, tak na przykład jak Litwini zbierają się i my im zazdrościmy tego wszystkiego. Koncert Wileńszczyzny, jak twierdzi pan Bronisław, był właśnie ową okazją do spotkania i dialogu nie tylko ludzi, ale też dwóch bliskich sobie kultur, a także rozrywką dla Polaków, którzy tu jeszcze są.